edukacja medialna dzisiaj to nie jest tylko edukacja rozumienia tego przekazu, który jest telewizyjny, który jest radiowy. To jest także danie sobie rady z tymi przekazami, które pojawiają się w internecie. One mają zupełnie nowy charakter. Problemem w internecie jest selekcja informacji, zalew twórczości. Tak? Jak ja jestem w bardzo złym humorze, to w internecie mogę sobie znaleźć na YouTubie taki filmik, tak, o tym, jak mucha lata, wszyscy jej biją brawo, po czym ta mucha w ogień wpada i tam są bardzo ładne wyrazy, nie będę ich powtarzał, co ona sobie o tym mówi. Ale to znaczy, że mam taki swój nawyk już, tak, sięgania do internetu i to jest jakaś oferta, ta oferta jest dobrej jakości estetycznej. Problem polega na tym, że żeby uczyć edukacji medialnej także z uwzględnieniem internetu, musimy być wszyscy o wiele bardziej przygotowani. To znaczy, to jest bardzo poważna kwestia. Kto miałby uczyć publicznie tego, że w internecie są różnego rodzaju treści, z których jedne mają wartość, a inne są bywają kompletnie bezwartościowe. Tym bardziej, że internet daje poczucie takiego uczestnictwa w takiej agorze wolności i że właściwie i demokracji, czyli wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy takie same prawa i nawet jeśli ja zmiksuję zdjęcie swojej dziewczyny, narzeczonej czy żony, dodam do tego kawałek jakiejś piosenki i coś jeszcze, to będę uważał, że to jest już jakaś moja twórczość. Tak? I okej, to jest bardzo ważne, ludzie muszą mieć poczucie, że są kreatywni, że są twórczy, ale uczenie innych, że trzeba do tego podchodzić w różny sposób, tak? że wartość nie zawsze, no tak naprawdę jak mówimy o kulturze z dużej litery, to my mówimy o tym, co czas selekcjonuje, a czas też bywa, popełnia tutaj błędy. Są w końcu w historii sztuki, historii kultury takie dzieła, które bywały zapominane przez lata, a później nagle nabierały wartości. Więc jakby zgoda, trzeba tę edukację medialną budować, ale jeśli chcemy dodać do niej internet, to trzeba się głęboko zastanowić, kto miałby to robić i czy mamy metodykę, tak, tego uczenia.